się tylko umiem wywołać. Swoboda daje się osipowej. 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 Są gotowi ponosić konsekwencje prawne swojego działania, aresztowania, ja się podpisywałem, przemoc policji, jednocześnie wierząc, że solidarność postępujących nie przerwie form protestu i doprowadzi do przebudowy systemu prawnego. Zechce pan odsunąć. Skąd pan jest? No nie wiem. Dziękuję. Miłość! Miłość! Jedna z emocji politycznych. Jedna z emocji politycznych. Jedna z emocji politycznych. Pojawiające się podczas protestów. Pojawiająca się podczas protestów. Odwołująca się do tradycji protestów kibicowskich. Odwołująca się do tradycji protestów kibicowskich. Roku 1968. Roku 1968. Nowy radykalizm bywa. Nowy radykalizm bywa. Dezewoluowany przez dotychczasowe. Dezewoluowany przez dotychczasowe. Grupy identyfikujące się. Grupy identyfikujące się. Jako radykalne. Jako radykalne. Komuniści, socjaliści, anarchiści. Komuniści, socjaliści, anarchiści. Które jednak odwołują się do historycznych. Które jednak odwołują się do historycznych. Radykalnych utopii społecznych. Radykalnych utopii społecznych. Zwykłuj Straż Miejską po prostu. Proszę Straż Miejską sobie posłuchać. Przeszkadza panu treść tego plakatu, czy sama nalepka? Czy w tym mieście można oddychać? Proszę pana, rozmawialiśmy na temat głosowania. Uwaga, ludzie, nie można mieć nalepek na rowerach. Zdejmować nalepki, bo grożą paragrafy za to. Żebyśmy ściągnęli to z krzesła. Kto ma nalepkę na rowerze, ten do więzienia. Nie wolno na nich siedzieć, bo to... Przepraszam bardzo, czy pan popełnił jakąś zbrodnię? Mam nalepkę na rowerze, jeszcze nic nie wiem. Tak samo jest. Przerwaliście wykład uczelni. Weszliście po prostu w przestrzeń, na której się odbywało nauczanie. Bez żadnej, bezpretensjonalnie, po chamsku, bez przepraszam, bez niczego. Ja to po chamsku nie rozumiem. No weszli państwo po prostu. Prosiłem pana grzecznie, jest przestrzeń publiczna. Prosiłem pana grzecznie, żeby wyszedł. Państwo zakłócili wykład. Rozumiecie panowie? Co pan nie chce? Nie będziemy przeszkadzać, że pan wyjdzie na zewnątrz. Mogę teraz ja? No proszę bardzo. Proszę pana, informowałem tego pana, że nie może na nieruchomym tej rowerze tego plakatu umieszczać. Prosiłem, żeby pan wyszedł z tego wykładu. Pan się nie zastosował. Ale pan... Przepraszam, ale pan się wypisał nieobecność, tego pana. Przepraszam, jedna ważna rzecz. Czy jest pan gotów wejść na uczelnię i zabrać studenta z zajęć, dlatego zabrać że popełnił rolę, który student ma pod zajęciami. To jest taki sam wykład. To jest miejsce publiczne, tak samo jak publiczna uczelnia. Odbywają się również w takich miejscach. To są badania terenowe, to co teraz robimy i proszę nam nie przeszkadzać. Proszę nam nie niszczyć materiałów wizualnych, które służą... Wcześniej na krzesłach umieszczony plakat odnośnie rozwiązania brutalnego przez policję poradnego z miasteczka. Pana, halo. Proszę pana, pan się teraz chce przemyśleć to, co rozmawialiśmy. Bo teraz będzie pytany. Pana, tą kamerkę proszę troszeczkę dalej, dobrze?
Ja gestykuluję, że to rozmowy i boję się, że panu nie uszkodzić. Proszę pana dokument jakiś. Powiedziałem, że mogę podać. Mam prawo do podania. Chciałam zwrócić panów uwagę na ten banner, ponieważ my tam też zajmujemy przestrzeń miejską i chciałam, żeby panowie może podeszli przez... Nie rozdwoję się, nie rozdwoję się. Skończę tę interwencję, proszę pani, i myślę, że będziemy dalej. Przyjdziecie panowie do nas. Postaram się, super, dobrze? Bardzo się cieszę. Super. Działania władzy są chamskie, aroganckie i bezczelne i ogólnie można nazwać ich absurdem. To jest nasza demokracja! To jest wasza 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 demokracja! Chodź do środka i chodź w górę. Proszę zdjęć nie robić. Co? Proszę się cofnąć. 0-1-1. Proszę dowód osobisty. Czemu nie wiem? Dlaczego? Regulamin z górza mówi wyraźnie, że nie wolno chodzić, agitować się. Swobodny художник, никакого регламента. Proszę się zatrzymać. Obiektem muzeum. To się zachowuje. Nie, nie zachowuje się, bo pan... Naczera na mnie. Nie naczera, pana nie naczera. Nie, ja stoję na miejscu. Wejść. Ja dał rozliczenie. To wiesz, ja dał rozliczenie. Czym pan powiedział, że dał nam pozwolenie na wejście? Ja? Alex plus El Salno powiedział, że możemy wejść. A jeśli bym miała koszulkę z czymś takim, to byłoby złe, że to mam? Przecież nie zrobiłabym nic złego. To jest pozwolenie od z festiwalu Biennale w Berlinie. Ale w berlińskie Biennale. Proszę państwa, jest to akcja artystyczna, nie łamiemy prawa. Nie ma problemu, ale jakakolwiek akcja artystyczna w tym miejscu wymaga zgody dyrekcji. Proszę nas zrozumieć, dobrze? Jeśli państwo zgłosicie to do dyrekcji, my dostaniemy pismo. Potwierdzeniem. Rozumiem, że pan potrzebuje po prostu papierek, że nie chodzi o to, że my wchodzimy jak normalni ludzie, nosząc tylko plakat. Proszę uszanować. Czyli każdy wchodząc tutaj powinien mieć pozwolenie na wejście. Państwo nie wchodzicie jako zwykli turyści. Bo no nie wchodzimy, jak nie? A to, że niesiemy panele. No to jest to przekraczające wymiar bagażu wiodącego. To nie jest potrzebne w ogóle. Nie nравится mu zrzeszenie, a to... Группа «Война», куратор Берлинского биеннале не годится в разрешении. Прошу стянуть. Это произведение искусства. Нет, прошу стянуть. Нет. 1-0-1-5. Mam tutaj problem. Obraz wisi mi na składach poselskich. Proszę o wsparcie. To nie jest obraz. O, zdjęcie. To jest fotografia. Nie, ja wiem, że jest fotografia. Ale to też jest wizerunek. Nie, dlaczego mamy to zdejmować? A to jest budynek, w którym jakby chroni się kulturę, tak? Tak, chroni się. To jest kultura. Więc proszę... Jeśli pani ma problem jakiś, to proszę do dyrekcji po prostu ze skargą i tam... Ale dlaczego ja mam iść do dyrekcji? A dlaczego ja mam iść? No nie wiem, bo pan... Bo ja zabraniam! Ale artyści są swobodnymi ludźmi, oni mogą dużo robić w każdym momencie. To nie jest tak, że musimy wszędzie prosić o pomoc biurokracji, tak? Proszę to zdjąć. Proszę to opuścić. To jest dokładnie teraz? Why? Bo tak, takie są przepisy porządku. Jak pana własno się zapakować i iść z tym do domu. It's only art. Only proszę art. Pana, my tutaj nie reprezentujemy dyrekcji zamku. No właśnie, bo nawet pan nie wie co to jest, no, a próbuje pan się tego pozbyć, więc to jest trochę... Czyli co to jest? To jest fotografia kobiety, która jest rosyjską artystką. To jest Tajsa Osipova, rosyjskie. To jest kobieta, która od półtorej roku siedzi w więzieniu. Dostała wyrok 10 lat i chcemy poprzeć ją poprzez tą pracę. Nie. W poniedziałek tak. Proszę podejść tutaj do pani dyrektor z pisemną prośbą i wtedy... A może mi pan w takim razie pokazać to prawo, które... Nie mogę. Zakazuje wieszania dzieł sztuki na Wawelu.
niedzielę? Nie mogę. Po prostu mi zdjęcia nie robi. No bo to jest mój wizerunek. To jest mój wizerunek. To jest mój wizerunek człowieka. Dlaczego co? Dlaczego po prostu moje zdjęcia? Pani chce, żeby pani, pani chce, żeby pani zdjęcie robić? Bo ty mi nie robisz tego zdjęcia. No, no, it's impossible. No moją godność osobistą w tej chwili pani narusza. To jest mój wizerunek. To jest mój wizerunek. To jest mój wizerunek człowieka. Ale to dlaczego mi robisz zdjęcie? Mam takie pytanie. Tak. Macie zgodę na to, na ten plakat od dyrekcji? Nie. A co pan sądzi o prawach człowieka, które są w Rosji jawnie nieprzestrzegane? No, tam szczególnie są nieprzestrzegane. Tam szczególnie, słucham? Nieprzestrzegane. No właśnie, może chciałby pan się włączyć w protest, który, który zamierza to obnażyć i który chciałby również mieszkańcom Krakowa w niejaki sposób dać do myślenia, prawda? Nie jest pan zainteresowany? Co wy robicie takiego? Rozwieszamy dzieło sztuki. To nie jest dobre miejsce na to. Dlaczego? To jest świetne miejsce, to jest idealnym miejscem. To nie jest dzieło sztuki, to jest instytucja i na terenie instytucji trzeba mieć zgodę. Tylko, ale zrobić, tak? Skąd pan wie, że to nie jest dzieło sztuki? W ten sposób obraża pan mnie jako artystów i ich działania. To nie jest miejsce do eksponowania tego dzieła sztuki. Tak, jest to akcja mająca na celu wsparcie zatrzymanych artystów w Rosji. Mhm. Ale takie działanie to jest takie, to jest trochę śmieszne, tak wywieszanie takiego bez. Śmieszne, takie działanie wasze z partyzantą. Można to było zrobić oficjalnie, można było o jakąś zgodę poprosić, zrobić akcję. To by mogło wisieć, a nie wyskoczyć nagle ni stąd, ni zowąd rozwieszać. Jak kibole się zachowujecie. Jak kibole? No. No myślę, że do kiboli to jest nam to daleko. Miejsce, jest to miejsce tutaj. Ale dlaczego naprawdę wszystko ma się odbywać tak bardzo oficjalnie? Dlaczego mamy... Bo takie, jest, takie są prawa życia, tak? Takie prawa są prawa życia? Prawa... Jesteśmy tutaj, bo Wawel jest potrójnym symbolem państwa, kościoła i sztuki. Wypowiadamy się w imieniu artystów i aktywistów, którzy szukali wolności zarówno w państwie, kościele, jak i w sztuce. Daremnie liczyli na dialog. Przekonali się, że granica wolności jest bardzo blisko i że jest silnie broniona. Państwo i Kościół wspierające się wzajemnie nie znoszą sprzeciwu i podważania swojej hegemonii. Dlatego ludzie, którzy ją kwestionowali, zapłacili wysoką cenę za swoje działania. Zostali uwięzieni, ich wolność się skończyła. To ofiary reżimowych rządów uciszających swych obywateli. To ofiary kulturowej cenzury narzucanej przez Kościół. Przyszliśmy tu, aby mówić w ich imieniu. Oni sami, jako więźniowie sumienia, nie mogą tego zrobić. Dzieła sztuki, które ze sobą przynieśliśmy, to narzędzie dialogu, który oni rozpoczęli. Matka Boska, symbol humanistycznych wartości, to w tym kontekście symbol zakłamania reżimowych instytucji i kościoła, nad którymi w jej imieniu, imieniu własnym oraz w imieniu represjonowanych aktywistów ubolewamy. Wolność, Aleksiej! Alisno! Wolność, Aleksiej! Alisno! Wolność, Aleksiej! Sutuga! Wolność, Aleksiej! Sutuga! Wolność dla Mikołaja Dziecka! Wolność dla Mikołaja Dziecka! Wolność dla Igora Olenimicza! Wolność dla Artioma Prokopienko! Wolność dla Artioma Prokopienko! Wolność dla Taisji Osipowej! Wolność dla Taisji Osipowej! Wolność dla Igora Bereziuka! Wolność dla Igora Bereziuka! Wolność dla Kiryła Unczuka! Wolność dla Kiryła Unczuka! Uwolnić więźniów politycznych! Wolność dla Rusłana Chubajewa! Wolność dla Rusłana Chubajewa! Wolność dla Denisa K! Wolność dla Denisa K! Wolność dla Pawła Żerebina! Wolność dla Pawła Żerebina! Wolność dla Pawła Żerebina! Wolność dla Pawła Żerebina! Wolność dla Renata Sultanowa! Wolność dla Renata Sultanowa! Wolność dla Michaiła Pulina! Wolność dla Michaiła Pulina! Wolność dla Aleny Koreczemej! Wolność dla Aleny Koreczemej! Wolność dla Olgi Szalinej! Wolność dla Olgi Szalinej! Uwolnić Pussy Riot! Uwolnić wszystkich aktywistów i aktywistki na świecie! Uwolnić wszystkich aktywistów i aktywistek na świecie! Pawła Żerebina! Pawła Żerebina! Renata Sultanowa! Renata Sultanowa! Uwolnić więźniów politycznych! Uwolnić więźniów politycznych! Rozbroić rząd, uwolnić marzenia! Rozbroić rząd i uwolnić marzenia! Renat Sultanów jest więźniem politycznym! Uwolnić Renata Sultanowa! Uwolnić Renata Sultanowa! Bruk na rząd! Rząd na bruk!
Jesteśmy! Uwolnić Kiryła Orczuka! Uwolnić Kiryła Orczuka! Uwolnić więźniów politycznych! Uwolnić więźniów politycznych! Uwolnić więźniów politycznych w Rosji! Uwolnić więźniów politycznych w Rosji! Uwolnić Kocierając! Policja powinna rozstrzelać całe to artystyczne bydło. Współczesnych artystów, tych potworów, trzeba zatłuc motykami i przerobić na kompost. Współczesnych artystów rozstrzelałbym w komorze gazowej. Współczesna sztuka, gnój i żygi. Współczesna sztuka, chujnia po całości. Wszyscy współcześni artyści, srający nam na głowę i nazywający to sztuką. Współczesna sztuka, nawet nie gówno, jest gorsza niż gówno. Współczesna sztuka, wyciskanie mas kałowych na otoczenie. Współczesna sztuka nie jest bezsensowna, a szkodliwa. Współcześni artyści, banda nieudaczników i pederastów. Współczesna sztuka, pornografia i chuligaństwo. Współczesna sztuka przeciwko moralności i prawom państwa. Wszystkich artystów do Dachau. Wy współcześni artyści, debile. Cel współczesnej sztuki to autoprezentacja i prostytucja. I za to właśnie serdecznie jej nienawidzimy. Współcześni artyści to potwory. Spaliłbym takich nieców od niczym albo zmiażdżył czołgiem. Współczesna sztuka, obraza słowiańskiej wiary. Współcześni artyści, tępe bydło, faszyści i zdrajcy ojczyzny. Współcześni artyści, kupa degeneratów i nie uda się ich już wyleczyć. Współcześni artyści, moralne potwory. Współczesnych artystów trzeba wydymać policyjnymi pałami. Współczesna sztuka likwiduje moralność, instytucje rodziny i cnotę. Współcześni artyści nabijają się z naszej wiary. Wszystkim współczesnym artystom trzeba pierdolnąć łomem w łeb. Wszystkich współczesnych artystów rozstrzelać. Współczesna sztuka to dzikie porno dla zboczeńców. Współczesna sztuka to prowokacja i za to należy karać. Współczesna sztuka, chuj bez głowy. Chuj sztuki współczesnej mniejszy od chuja Dawida Michała Anioła. Trzeba dzwonić na najbliższy komisariat. Współczesna sztuka, świński chlew. Przez sztukę współczesną same nieprzyjemności. Nasrać na podłogę i nazwać to sztuką może każdy głupi. Od sztuki współczesnej chce się rzygać do śmietnika. Cała współczesna sztuka, piekło dla kanibali. Leczyć ich trzeba wszystkich tych artystów. Współczesna sztuka, nieestetyczny syf. Powinny się nią zająć spec-służby, a nie kuratorzy. Współczesna sztuka, czysta anarchia. Czas zrobić z nią porządek. Nasrać w muzeum. Wszystko, do czego zdolny jest artysta. Współczesna sztuka to skutek deficytu psychiatryków i białych kaftanów. Zapakować artystyczne masy w białe kaftany. Rewolucja! 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 Take a look at the commemorative tablet once again, please. It was embedded here in the October... Śmiało, śmiało! Proszę Państwa, jest to akcja solidarnościowa z więźniami politycznymi na całym świecie. Na Białorusi, w Rosji. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć uwolnić więźniów politycznych! Uwolnić więźniów politycznych Rosji! Uwolnić więźniów politycznych Białorusi! Uwolnić wszystkich więźniów politycznych! Jest ich niestety cały czas za dużo! Za kratami siedzi za dużo osób, którzy nie bali się powiedzieć słowa sprzeciwu przeciwko systemowi! Są to osoby, które zamiłowani w wolności! Więźniowie polityczni! Taisia Osipowa dostała 10 lat, wyrok 10 lat więzienia! Za to, że nie bała się powiedzieć słowa sprzeciwu. Uwolnić wolność dla Taisji Osipowej. Wolność dla wszystkich więźniów politycznych. Wolność dla Igora Liniewicza. Wolność dla Mikołaja Dziedka. Wolność dla Aleksandra Franckiewicza. Wolność dla wszystkich więźniów białoruskich. Wolność dla wszystkich politycznych więźniów Rosji i Białorusi. Oni teraz patrzą na nas przez kraty i nie mogą przemawiać w swoim imieniu. Dlatego my przemawiamy w ich imieniu. Uwolnić więźniów politycznych w Rosji. Uwolnić więźniów politycznych na Białorusi. Uwolnić więźniów politycznych na całym świecie.
Wolność! Wolność dla więźniów politycznych! Niczym się nie różnią! Ani prezydent Majchrowski, ani prezydent Łukaszenko, ani prezydent Putin. Są podobieństwa, powiem Państwu o podobieństwach. Pacyfikacja pokojowych, legalnych zgromadzeń. To jest podobieństwo. Drugie podobieństwo. Arogancja wobec własnych mieszkańców, wobec obywateli. I trzecie podobieństwo. Brak szacunku do praw człowieka i obywatela. To trzy podobieństwa. Niech Państwo sobie znajdą ich na tych zdjęciach. Ja byłem jednym z organizatorów niezależnego pawilonu białoruskiego na Biennale Wenecji w 2009 roku. I widzę ogromne różnice pomiędzy prezydentem Łukaszenką, pomiędzy prezydentem Putinem, a pomiędzy prezydentem Majchrowskim. Przede wszystkim u nas za akcje artystyczne nie zamyka się do więzienia. To jest jedna najważniejsza rzecz i proszę o tym pamiętać. I nie doszło do organizacji pawilonu białoruskiego, dlatego że nasi artyści zostali zastraszeni. To jest bardzo proste. Czy panowie współpracowali z Białorusią, czy wygooglowali sobie jedynie Łukaszenkę? Te gesty, te zdjęcia, te wszystkie demagogiczne głosy są mi znane, bo ja mam naprawdę już 40 i nie zamieniajmy tego spotkania, które dotyczy festiwalu, dotyczy sztuki współczesnej, w jakąś rozmowę polityczną dotyczącą... My jesteśmy sztuką współczesną, tworzymy sztukę współczesną w tym momencie. My jesteśmy dziełem artystycznym. W tym samym mieście aktywiści są po prostu przez miasto zamykani... Jedźcie i wtedy będziecie słyszać. Ja wam będę mówił i dowiążecie, nie? Już się zgadza, już zabija wolny wam pierdzieś. Będzie wojna, będzie wojna, będzie krawarze.